Przejdźmy do kategorii trzeciej dla twórców za pisarstwo ludowe. Barbara Kryszczuk, poetka, prozatorka, malarka. W jej twórczości dominują tematy związane z kulturą ludową i religijną. W utworach prozatorskich opisuje wiejskie tradycje, obrzędy i realia życia chłopskiego. W rodzinnym domu wzrastała w atmosferze przepełnionej muzyką i śpiewem, a młodzieńcze zauroczenie folklorem pozostało z nią do dziś. Pisać zaczęła w roku 2000. Zadebiutowała wierszem Ziemia Turkowicka. Jej utwory znajdują się m.in. w zbiorach Miłość modli się ciszą czy W zapachu pól i chleba. Pisarka wskrzesza miniony świat wiejski, przywołuje obrazy szczęśliwego dzieciństwa. Jej twórczość cechuje kreacyjność i jednocześnie dyscyplina językowa, skutkująca precyzją w wyrażaniu myśli. Dostrzegalna jest też malarskość wynikająca z wyobraźni plastycznej i wrażliwości na barwy, gdyż artystka zajmuje się również malarstwem i rysunkiem. W jej poezji dominuje wiersz wolny, pojawiają się odkrywcze metafory i porównania. W prozie natomiast wyróżniają się opowiadania oparte na realiach bytu wiejskiego. Twórczość Barbary Kryszczuk jest wysoko ceniona przez krytyków. Była wielokrotnie nagradzana w ogólnopolskim konkursie literackim imienia Jana Pocka, a także w konkursie poetyckim imienia Stanisława Buczyńskiego i na międzynarodowych spotkaniach poetów w Nowej Sarzynie. Jako malarka pani Barbara jest autorką aktów, pejzaży, studiów martwej natury, portretów oraz ikon. Tworzy obrazy nastrojowe, utrzymane w tonie melancholii. Od zapachu kwiatów myśli i marzenia motylkami fruwają. Ale wystarczy wstać, potrzepać pył zamyśleń i zniknie ten raj na ziemi. Zapraszamy na scenę pani Barbara Kryszczuk. Prosimy panią minister o wręczenie nagrody imienia Oskara Kolberga. Laureatka w kategorii dla twórców za pisarstwo ludowe, pani Barbara Kryszczuk. Dziękujemy i gratulujemy serdecznie. Dodajmy, że jeden z wierszy autorstwa pani Barbary mogą państwo przeczytać w katalogu towarzyszącym dzisiejszej uroczystości.